Film, lub jak to woli audiobook tworzony jest w celach edukacyjnych więc proszę nie uznać go, za nawoływania do popełnienia przestępstwa jakim jest piractwo radiowe nawet głos lektora jest monotonny więc nikt tu do niczego nie nawołuje wręcz przeciwnie. Żeby założyć nadające bez zezwoleń pirackie radio, potrzebna jest żyłka majsterkowicza elektryka i hazardzisty zero wróć żyłka majsterkowicza by samemu tanim kosztem zbudować nadajnik. A hazardisty by nie wpaść podczas kontroli Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Za nadawanie bowiem bez zezwolenia grozi do dwóch lat więzienia dla tego zwolennicy Wolnego Radia, jak sami siebie nazywają, często zmieniają częstotliwości, nazwy, nadają nieregularnie o najbliższej emisji i fali, na której zostanie nadany program. Informują stałych słuchaczy, wysyłając SMSy w Polsce rocznie łukę namierza kilku piratów którzy ryzykują po to, by ich radia słuchało kilkadziesiąt lub najwyżej kilkaset przypadkowych osób w promieniu maksymalnie kilkunastu kilometrów od nadajnika. Od strony technicznej założenie pirackich rozgłośni w USA lub w Polsce niczym się nie różni i w gruncie rzeczy nie jest to trudne mówi Erik, który jeszcze kilka lat temu prowadził pirackie radio. Autor strony internetowej Najtrudniej było zdobyć FM. nadajnik wszystko rozbijało się o koszty. Więc postanowiłem zrobić go sam kupowałem części lub wymontowywałem je z różnych gratów Opowiada w ten sposób powstało kilka urządzeń, z których Herk nie był jednak zadowolony, bo albo miały marny zasięg, albo się odstrajały potrzeba do tego trochę wiedzy elektronicznej. Gdyż nie zawsze wszystko idzie gładko budując własny nadajnik. Trzeba się wyjątkowo starać by nie zakłócał wszystkiego w okolicy, jeśli więc ktoś nie czuje się na siłach. Lepiej kupić gotowe urządzenie, dodaje. Kilkuwatowy nadajnik przy dobrych warunkach może dać zasięg do kilkunastu kilometrów. Najsłabsze nadajniki stacji komercyjnych mają moc stof i zasięg kilkudziesięciu kilometrów. Sprzęt o dobrych parametrach najlepiej kupić za granicą, jednak najbardziej cieszy wykonanie nadajnika samodzielnie, uważa Erik. Radość z nadawania z własnoręcznie wykonanego nadajnika mąci świadomość, że zgodnie z prawem telekomunikacyjnym używanie urządzeń radiowych wymaga pozwolenia radiowego wydawanego przez UKE, a do rozpowszechniania programu konieczne jest uzyskanie koncesji od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kary to grzywna, ograniczenie albo pozbawienie wolności do dwóch lat. Jak zatem traktować instrukcje internetowe, które objaśniają krok po kroku konstruowanie pirackiego radia? Takie działanie może zostać uznane za namawianie do popełnienia przestępstwa ostrzega mec Marta Miszczuk z kancelarii radców prawnych i adwokatów Nowakowski i wspólnicy żeby tak się stało. Muszą być spełnione dwie przesłanki jednocześnie. Zachowanie musi być publiczne oraz musi ono polegać na nawoływaniu do popełnienia przestępstwa tłumaczy. Co do pierwszej przesłanki nie ma najmniejszych wątpliwości, bo strony internetowe są dostępne publicznie problem budzi kwestia nawoływania, gdyż wszelkie instruktaże zamieszczane w internecie są w świetle polskiego prawa uznawane jedynie za opis a nie namawianie lub podżeganie do popełnienia przestępstwa ani nawet pochwalanie go tym bardziej, że większość tego typu instrukcji opatrzona jest klauzulą, iż autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie podanych treści, a strona ma charakter wyłącznie informacyjny instruktarze nie kwalifikują się jako namawianie do popełnienia przestępstwa konkluduje mec Miszczuk. jednak każdy sędzia zada pytanie, w jakim celu, jeśli nie dla namowy, takie instruktarze są umieszczane w sieci dodaje. Nieważne bowiem jest, czy popełnienie przestępstwa rzeczywiście nastąpi istotna jest intencja autora instruktażu Eric swoje dzieło określa jednoznacznie. To taki, można powiedzieć, krótki przewodnik. Niezauważalnie. Właściciele pirackich rozgłośni są w sytuacji myszy grającej z kotem, czyli uke nie ma metody, która w stu procentach uchroni przed namierzeniem przyznaj Eric. UK w delegaturach w Polsce nie tylko szuka piratów przez całą dobę, ale też NP sprawdza, czy koncesjonowane stacje nadają z mocą ustaloną w zezwoleniach. W takiej sytuacji jedno z przykazań radiowca pirata dostępne w internecie mówi, jak cię złapią, mów, że nie wiedziałeś, do czego to urządzenie służy. Popularne jest budowanie linii transmisyjnych mikrofalowych, ewentualnie ciągnięcie metrów przewodów i w razie wpadki zerwanie ich mówi EREK to powinno sprawić że podczas ewentualnego namierzenia technicy sukę dotrą tylko do nadajnika, a nie do samego studia i pirata. Nawet użycie radiolinii nie uchroni pirata przed ujawnieniem. Taką radiolinią piraci wysyłają sygnał z miejsca, w którym powstaje program, do samego nadajnika, a ten rozpowszechnia go dalej. Tymczasem my jesteśmy w stanie namierzyć tylko nadajnik, mówi Jacek Strzałkowski, rzecznik Uke. Jednak w styczniu uper po prawie półrocznym śledztwie, policja złapała w Nowym Sączu dwóch latków. I to w momencie konserwacji nadajnika zawierzonego na drzewie nielegalna rozgłośnia nadawała audycję z przerwami od czerwca 2006 roku w niedzielne wieczory między godziną 21 a 23 na Ukwie w Nowym Sączu i pobliskich miejscowościach, na Wojowej. W Hełmcu i Dąbrowie ustaleni miejsca, z którego nadawany był program. Nie było łatwe, ponieważ jednym z piratów był specjalista w dziedzinie elektroniki, użył wielu pośrednich stacji przekaźnikowych, połączonych radioliniami na bardzo wysokiej i używanej tylko przez profesjonalistów częstotliwości. Erku uważa. Że jedyny sposób na niezwracanie na siebie uwagi UKE to prowadzenie kulturalnych audycji i dużo szczęścia, a co najważniejsze, niezakłócanie innych legalnie nadających stacji, podkreśla. W wypadku urządzeń o złej jakości i dużej mocy, które generują wiele częstotliwości szkodliwych TZW-nadawania harmoniczne, niesłyszalne dla ludzkiego ucha przypret może dojść do zakłóceń działalności służb radiokomunikacyjnych, takich jak radiotaxi ostrzega Jacek Strzałkowski, sukę w skrajnych wypadkach może zostać zakłócona praca systemów bezpieczeństwa morskiego, lotniczego, obsługi lotniska, kolejowego a nawet urządzeń szpitalnych jedno urządzenie nadawcze stacji nieoficjalnej może zablokować dziesiątki urządzeń licencjonowanych. Najgroźniejsze są sytuacje, kiedy emisja sygnału radiowego może zagrozić życiu. W 2002 roku grupa ludzi założyła w rejonie Katowic nielegalną sieć w paśmie częstotliwości użytkowanych przez służby lotniskowe. Ludzie ci celowo wykorzystali te częstotliwości, stwarzając zagrożenie i zakłócenia w pracy służb i urządzeń nawigacji lotniczej. Sprowadzających samoloty do lądowiska to szczególny wypadek, gdy ludzie o dużej wiedzy radiowej świadomie działali niezgodnie z prawem wspomina Jacek Strzałkowski. Do namierzenia pirackich stacji UK wykorzystuje ruchome stacje pomiarowe i stałe punkty kontroli emisji w delegaturach wojewódzkich, a ponadto wszelkie informacje od legalnych użytkowników ETERu oraz te z internetu. Tradycyjnie. W latach 90. zagłębiem pirackich stacji były słupsk to tam nadawały radio MIM, radio bzt radio Dekr FM, radio Relax FM i radio Cobra FM wszystkie zostały zamknięte, najczęściej przez samych założycieli teraz zagłębiami wolnego radia są Kraków i bielsko-biała tam działało lub działa z przerwami kilkanaście stacji. Emin Rawe FM i Svet w Bielsku pirackie stacje nadawały już w latach 70. można powiedzieć, że to tradycja przechodząca z ojca na syna wspomina Piotr, były piracki nadawca Jacek Strzałkowski-Suke mówi, że na południu kraju radiowym piratom sprzyja natura w górzystym i pagórkowatym terenie sygnał radiowy rozchodzi się inaczej niż na nizinach odbija się od wzniesień, przez co trudniej namierzyć, skąd jest nadawany. Zwolennicy Radia Pirackiego zapewniają, że UK nie jest w stanie namierzyć piratów poza ośrodkami w których ma delegatury przez 15 lat nadawałem lokalne programy pirackie w małym mieście na północnym Mazowszu i nigdy nie zostałem namierzony, mimo dużej mocy nadajnika 250 watów nadawałem ponad 100 kilometrów od Warszawy, i to przede wszystkim w weekend żeby mogli mnie namierzyć, ktoś musiałby donieść, a urzędnicy musieliby poświęcić wolny weekend, by przyjechać do mojego miasta i ustalić, skąd nadaje opowiada Piotr, przedsiębiorca mieszkający teraz pod Warszawą. Piotr nadawał regularne programy o tematyce lokalnej, serwisy informacyjne chciałem zintegrować lokalną społeczność sądzę, że po części mi się udało miałem odzew na moje programy, dla słuchaczy moje radio było źródłem informacji o mieście wspomina. Radiowi piraci opuszczają swe fale i przenoszą się ostatnio do internetu do nadawania w sieci wystarczą, komputer, dobre łącze. Wykupienie odpowiedniego serwera można wtedy nadawać na cały świat, ale wówczas nie jest to już radio pirackie mimo wszystko nie ma w tym uroku kto próbował nadawać w feterze, ten wie, o czym mówię wzdycha z nostalgią były radiowy pirateryk. Z tego artykułu wynika, że Uke namierza Bogu ducha winnych radiowców, radioamatorów, pilnuje krótkofalowców a olewa totalnie sprawę zakłóceń radiowych popatrzcie na dwa te filmiki, można by stwierdzić że to nie leży w kompetencji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bo przecież transformator elektryczny to nie nadajnik i nie emituje tak zwanych, jak to oni nazywają śmieci feterze. Dokumentacja zakłóceń transformatora paśmie 21 MHz. 18 MHz. 15 MHz. 14 na i 12. Mieści się tu tak daleko na półtorej kilometra. Zakłócenia, oczywiście zakłócenia transformatora, czy widać. I oczywiście pasmo 28, nie mam tutaj odbiornika, mam tylko CB radio. Tak samo zakłóca, nic nie odbiera. Informacja typowo dla UKE, Urzędu Komunikacji Elektronicznej. jest godzina 23.05 27 styczeń 2012 rok są to zakłócenia z linii energetycznej pierdzenie w całym paśmie 28 MHz i poniżej gdzie będą nagrania dalej dalej pokazywane oczywiście mamy S8, S9 ciągłej nośnej i ciągłego pierdzenia w całym paśmie 28 MHz Pasmi amatorskie 28 MHz. 28, 600, 700, 828. Ciekaw jestem, ile ten transformator wysyła harmonicznych. Jeśli w sieci mamy 50 Hz, a słychać go na 28 MHz, to i na 130 też będzie zakłócał. Podsumowując weźcie się chłopy do roboty i odwiedzcie fabryki, maszyny produkcyjne gdzie instalowane są inwertery bez filtrów. Falowniki po 15 kW, w ilości po 100 sztuk przy jednej maszynie. A przecież falownik potrafi zmieniać częstotliwość nawet do 400 Hz i nie wszystkie generują czystego sinusa wprost w uzwojenia silnika nie mówiąc już o pracownikach napromieniowanych taką mocą elektromagnetyczną film, lub jak to woli audiobook tworzony jest w celach edukacyjnych więc proszę nie uznać go, za nawoływania do popełnienia przestępstwa jakim jest piractwo radiowe nawet głos lektora jest monotonny więc nikt tu do niczego nie nawołuje wręcz przeciwnie. Dodam tu jeszcze sposoby namierzania czyli efekt Duplera bo warto wiedzieć w jaki sposób i jakim sprzętem mukę dysponuje aby nie dać się zaskoczyć pozdrawiam i życzę miłego słuchania do poduszki. Pozdrawiam Pira. Do wykonywania zadań w zakresie kontroli i regulacji widma częstotliwości wykorzystywane są RSP, które od niedawna są eksploatowane w UK. Stacje te pełnią funkcję mobilnego laboratorium pomiarowego realizującego monitorowanie widma elektromagnetycznego, namierzanie stacji radiowej i określania jej lokalizacji jak również wykonywanie specjalistycznych pomiarów emisji radiowych do zadań RSP należy. Kontrola parametrów emisji radiowych, monitorowanie i kontrola zajętości widma, namierzanie i lokalizacja źródeł emisji, rejestracja zdemodulowanych sygnałów, raportowanie wyników jedną z podstawowych funkcji RSP jest namierzanie i lokalizacja niepożądanych źródeł emisji radiowych pracujących bez pozwolenia na świadczenie tego typu usług umożliwia to specjalistyczne, autorskie oprogramowanie RSP firmy Kenbit. Lokalizacja źródeł sygnałów na podstawie bardzo dużej liczby namiarów jest procesem trudnym i pracochłonnym ze względu na konieczność ręcznej eliminacji namiarów. Często w wyniku rejestracji namiarów na sygnały odbite operator musi podejmować samodzielną decyzję które z nich są właściwe, nie posiadając jasnego kryterium oceny, szczególnie trudnym zagadnieniem jest lokalizacja źródeł sygnałów umiejscowionych w terenie zurbanizowanym, wówczas bowiem bardzo duży odsetek wykonanych namiarów pochodzi od sygnałów odbitych. A na dodatek niezmiernie trudny jest właściwy wybór punktu pomiarowego w celu pełnej automatyzacji procesu lokalizacji źródeł. RSP wyposażono w oprogramowanie specjalistyczne opracowane przez KPenbit, które oprócz systemu pomiarowego wykorzystuje aplikację GIS z kompletem map cyfrowych Polski aplikacja na podstawie danych z odbiornika GPS. Zobrazowuje aktualne położenie stacji na tle mapy oraz na podstawie danych z busoli elektronicznej zapewnia orientację położenia samochodu. Ruchoma stacja pomiarowa nie tylko umożliwia nieskomplikowane namierzanie sygnałów permanentnych, ale także namierzanie sygnałów pojawiających się okresowo, sygnałów zmieniających częstotliwość czy wreszcie sygnałów jednego systemu NP monitoringowego pojawiających się na tej samej częstotliwości, ale z różnych lokalizacji do tego celu służą takie narzędzia jak deklarowany czas integracji namierzania, deklarowany czas całkowity namierzania, poziom zaliczenia, jakość namiaru czy bardzo przydatna TZW maska adaptacyjna, tworzona z obwiedni i obserwowanego rzeczywistego fragmentu widma częstotliwości jej użycie powoduje, że każdy prążek, który przekroczy wykres maski, jest automatycznie namierzany, a jego namiar zapisywany do bazy danych, tak zrealizowany proces namierzania zapewnia pełną automatyzację. Aczkolwiek należy zaznaczyć, że efektywność i skuteczność namierzania przy użyciu jednej stacji w głównej mierze opiera się na doświadczeniu operatora. Istnieje również możliwość namierzania synchronicznego przez dwie lub trzy stacje. Co zapewnia pełny proces automatyzacji i lokalizacji źródła emisji radiowej oprócz możliwości namierzania źródeł emisji radiowych, aplikacja pomiarowa pozwala na wyliczanie potencjalnej lokalizacji z wybranych do tego celu, zapisanych wcześniej namiarów w trakcie eksploatacji nadzorowanej RSP opracowanych dla potrzeb uko okazało się. Że metoda ruchoma stacja namierzenia techniki radionamierzania w ruchu wejście Polski do Unii Europejskiej stawia nowe wyzwania instytucji odpowiedzialnej za Krajową Gospodarkę Częstotliwościową oraz kontrolę i regulację widma częstotliwości, jaką jest Urząd Komunikacji Elektronicznej UK Niniejczy. Artykuł opisuje, opracowaną przez firmę KenBit, technikę lokalizowania źródeł sygnałów radiowych na jego potrzeby. Przy wykorzystaniu pojedynczej ruchomej stacji pomiarowej RSP pracującej w ruchu jej zadaniem jest przemieszczenie się w kierunku namierzanego celu którego lokalizacja obliczana jest na bieżąco. Obliczenia realizowane są z wykorzystaniem modelu matematycznego zapewniającego w pełni zautomatyzowany przebieg lokalizacji sygnałów. Możliwe jest również wykorzystanie tej techniki w systemach rozpoznania i radionamierzania klasy SIGINT w siłach zbrojnych RP. Widok ruchomej stacji pomiarowej okno zobrazowania trybu namierzania z wykorzystaniem obracanej anteny mikrofalowej 61 systemy łączności 50-2009 ruchoma stacja namierzenia techniki radionamierzania w ruchu kolejnych namiarów sygnału z kilku wybranych punktów pomiarowych jest zawodna, zwłaszcza wówczas, gdy sygnał namierzany jest słaby najazd na sygnał przypominał kluczenie, które trwało stosunkowo długo, a fakt zastosowania namierników na RSP nie czynił procesu lokalizowania źródeł sygnału w efektywniejszym w wyniku doświadczeń w zakresie eksploatacji stacji. KenBit zaproponował dwa rozwiązania problemów związanych z lokalizacją sygnałów w terenie zurbanizowanym. Pierwsze z nich dotyczy wprowadzenia półautomatycznej eliminacji namiarów w miejsce eliminacji ręcznej. Drugie natomiast stanowi kompleksowe rozwiązanie algorytmu lokalizacji źródeł sygnałów za pomocą jednej RSP w ruchu oba rozwiązania zostały zaimplementowane w oprogramowaniu stacji poprawność ich funkcjonowania została sprawdzona eksperymentalnie oraz potwierdzona w rzeczywistych zadaniach lokalizowania źródeł. U sygnałów niepożądanych, niezależnie w trzech delegaturach UK, Warszawa, Wrocław, Poznań eliminacja namiarów wykonanych z jednej lokalizacji RSP w wyniku wykonania wielokrotnego namiaru na sygnał radiowy z tej samej lokalizacji RSP w gęsto zabudowanym terenie uzyskuje się zazwyczaj obraz niejednoznaczny. Z którego wzrokowej oceny przeważnie trudno jest ocenić przybliżony azymut na sygnał użyteczny uzyskane wyniki charakteryzują się widocznym rozrzutem i brakiem jednoznacznego azymutu skupienia w większości wyników dla żadnego azymutu nie można jednoznacznie stwierdzić, że przeważa liczba namiarów lub ich średnia jakość nie mniej jednak. W wyniku analiz tej i podobnych sytuacji zauważono, że przy odpowiednio licznej próbie wyniki namiarów wykonanych z jednej lokalizacji można matematycznie przetworzyć w taki sposób, aby uzyskać średni azymut trafienia na źródło sygnału. Proces namierzania sygnałów wsparty tą metodą stał się przede wszystkim mniej wrażliwy na warunki środowiskowe prowadzenia namierzania. Głównym przeznaczeniem RSP jest bowiem realizacja funkcji rozpoznania radioelektronicznego w aglomeracjach miejskich, gdzie z przyczyn obiektywnych namierzanie sygnałów jest problematyczne z powodu odbić od elementów infrastruktury miejskiej, nowa metoda umożliwia szerokie wykorzystanie namierzania w warunkach miejskich, niemniej jednak nadal proces lokalizacji źródeł sygnałów wymagał wyboru kilku dobrze eksponowanych punktów pomiarowych. W takim rozstawieniu względem źródła, aby uzyskać dobrą bazę namierzania i, przede wszystkim, widoczność sygnału namierzanego w przeważającej liczbie przypadków jest to czasochłonne i niewygodne dlatego też dokonano próby adaptacji metod statystycznych do wnioskowania o lokalizacji źródła sygnału na bazie wszystkich dostępnych namiarów, wykonanych w trakcie przemieszczania się RSP na źródło sygnału. Mając przy tym świadomość występowania licznych i zmiennych w związku z przemieszczaniem się RSP odbić sygnałów namierzanych, rejestrowanych jako namiary na źródła pozorne lokalizacja źródła sygnału podczas przemieszczania się RSP na sygnał poszukiwanie metody poprawnego określenia lokalizacji źródła sygnału namierzanego z wielu punktów pomiarowych, a więc w czasie płynnego widok okna widma częstotliwości przykład namiarów na źródło sygnału z jednej lokalizacji RSP w terenie zabudowanym fragment mapy z ilustracją wyników namierzania w ruchu. Widoczne są punkty lokalizacji elementarnych, linie namiarów, linia trasy RSP oraz kwadrat wyznaczający potencjalną lokalizację źródła sygnału systemy łączności 52009-62 przemieszczania się RSP bez konieczności zatrzymywania się na czas namiaru zakłada że każdy namiar, zarówno na sygnał bezpośredni, jak i odbity, jest powiązany ze wzajemną lokalizacją źródła tego sygnału i chwilowego położenia RSP przy odpowiednio dużej liczbie namiarów. Powinno więc być możliwe skonstruowanie takiej zmiennej losowej której badanie pozwoli odkryć tę zależność i wyznaczyć rzeczywiste położenie źródła sygnału namierzanego. Oczywiste jest też to, że w ten sposób skutecznie da się namierzać jedynie źródła nieprzemieszczające się w ostatecznej wersji algorytmu. Okazało się, że eliminacja lokalizacji powiązanych ze źródłami przemieszczającymi się jest analogiczna z eliminacją lokalizacji powiązanych z sygnałami odbitymi. W rozpracowaniu tego algorytmu jeszcze więcej wysiłku włożono w upraszczanie kroków obliczeniowych gdyż konieczne obliczenia rekurencyjne są wielokrotnie bardziej rozbudowane niż miało to miejsce w przypadku eliminacji namiarów. Parametryczna zmienna losowa konstruowana jest, bowiem jako zmienna losowa dwuwymiarowa w przestrzeni, a próbami dla niej są lokalizacje cząstkowe, a więc, w uproszczeniu, punkty przecięć wszystkich namiarów w przypadku ogólnym nie można przy tym określać a priori które przecięcia są poprawnym wynikiem elementarnym dla określenia lokalizacji rzeczywistej, a które są przypadkowe analizie należy więc poddać wszystkie możliwe do wyznaczenia w całej głębokości i rozpoznania punkty przecięciu. Uzyskanie zależności matematycznych o akceptowalnym stopniu złożoności obliczeniowej oraz zadowalającej dokładności uzyskiwanych wyników pozwala na skonstruowanie zmiennej losowej z próby będącej zbiorem lokalizacji cząstkowych. Na tak skonstruowanej zmiennej losowej dokonuje się podobnej operacji, jak w przypadku eliminacji namiarów, z tą tylko różnicą że w miejsce okna azymutalnego o określonej rozciągłości stosowane jest dwuwymiarowe okno przestrzenne o rozciągłości będącej parametrem definiowanym przez operatora. Rozciągłość tego okna można zdefiniować jako miarę boku kwadratu będącą dopuszczalną przez operatora tolerancją dokładności określenia lokalizacji źródła. Wskazanie stref najbardziej prawdopodobnych dla lokalizacji źródła sygnału jest zależne od drugiego, określanego przez operatora, parametru, który najbardziej właściwie można określić. Jako procentowy stosunek udziału w ogólnym czasie nadawania źródła o najkrótszym, czasie nadawania do źródła o najdłuższym, czasie nadawania stwierdzono bowiem, że opracowany algorytm ma zdolność jednoczesnego lokalizowania wielu źródeł sygnałów radiowych co pozwala na lokalizację korespondentów sieci radiowych w przypadku poszukiwania jednego źródła sygnału wartość tego współczynnika ustala się na zero w przeważającej liczbie sytuacji. Obszar poszukiwania jest określony wstępnie w przypadku pragmatyki zastosowań RSP przeważnie jest to obszar osiedla lub dzielnicy z których zgłaszane są zakłócenia odbioru sygnałów radiodyfuzyjnych, dlatego też metoda lokalizacji pozwala na wstępne określenie jednego i więcej obszarów zainteresowania, w których realizowane jest poszukiwanie lokalizacji źródła sygnału zakłócającego efektem finalnym zastosowania metody lokalizacji źródła sygnału jest wskazanie prostokątnych obszarów które zakreślają potencjalną lokalizację namierzanego nadajnika w dalszej kolejności, stosując typową procedurę obliczania lokalizacji źródła operator ma możliwość wskazania wybranego obszaru do określenia dokładnej pozycji nadajnika opisywana metoda lokalizacji ma charakter masowy, czyli efekty jej działania są tym bardziej precyzyjne, im większa jest liczba namiarów oczywiście, ze względu na możliwości obliczeniowe średniej klasy komputerów konieczne jest zawężenie liczby namiarów. NP poprzez określenie minimalnej wymaganej jakości namiaru, progowego poziomu sygnału odbieranego lub zawężania obszaru poszukiwania stwierdzono eksperymentalnie że dysponując liczbą ok 50 namiarów na sygnał, wykonanych są odległości 3 km i mniejszej, możliwe jest precyzyjne wjechanie stacją w punkt lokalizacji źródła sygnału. Analiza szczegółowa wyników lokalizacji źródeł sygnałów metodą najazdu na źródło wykazała kilka wartych uwagi cech charakterystycznych tej metody w pełni ujawniły się one w wyniku prób polegających na lokalizowaniu znanych w sensie lokalizacji w terenie nadajników systemów radiokomunikacyjnych przedsiębiorstw taksówkowych. Ze względu na szczególne warunki realizacji tych zadań rozpoznania zakładano bowiem, że fakt istnienia wielu ruchomych korespondentów, od których sygnały były w trakcie eksperymentów widzialne i dobrze rozpoznawalne dla RSP, zakłóci wynik lokalizacji stacji bazowej i konieczne będzie wypracowanie rozwiązania tego problemu. Tymczasem eksperymenty wykazały, że istnienie wielu korespondentów ruchomych nie ma wpływu na wynik lokalizacji z analizy a posteriori że opracowana metoda reaguje na zaburzenia w równomierności rozkładu lokalizacji cząstkowych zaburzeniem takim jest skupianie się punktów przecięć namiarów w sąsiedztwie stacjonarnego źródła sygnału ze względu na te właściwość algorytm dobrze radzi sobie z omijaniem przypadkowych przecięć linii namiarów w bezpośrednim sąsiedztwie toru ruchu RSP bez konieczności stosowania dodatkowych zabiegów, co potencjalnie mogło stanowić dodatkowe źródło fałszowania wyników lokalizacji fakt rejestracji i namiarów na sygnały odbite od elementów infrastruktury, jest natomiast paradoksalnie pomocny w lokalizowaniu źródła sygnału. Gdyż ma pozytywny wpływ na równomierność rozkładu punktów przecięć namiarów niewskazujących bezpośrednio źródła sygnału, stwierdzono to również eksperymentalnie poprzez zawężanie liczby namiarów, ustalając coraz wyższe wartości wymaganej jakości minimalnej namiarów, okazało się że zbyt drastyczne ograniczenie liczby namiarów ma negatywny wpływ na dokładność lokalizacji. Reasumując, dla zapewnienia odpowiedniej wydajności obliczeniowej lepiej jest określać rejony zainteresowania, ograniczając tym samym liczbę namiarów pobieranych do obliczeń, ale uwzględniając jednocześnie w tych obliczeniach namiary z całego zakresu miar jakości jest to kolejna nieoczekiwana cecha opracowanej metody, gdyż intuicyjnie można stwierdzić, że wyreparowanie namiarów o najlepszej jakości powinno dać lepszy wynik błędy pomiarowej i ich wpływ na lokalizację źródła sygnału. Proces lokalizacji źródeł sygnałów za pomocą RSP pracującej w ruchu polega na wykorzystaniu kilku przyrządów pomiarowych. Dokładności ich wskazań mają bezpośredni wpływ na cząstkowe składowe w postaci namiarów będących danymi wejściowymi do obliczeń do przyrządów. Tych zalicza się przede wszystkim namiernik. Odbiornik GPS oraz busola elektroniczna mają one swoje skończone dokładności pomiaru, a ponadto należy brać pod uwagę wpływ czynników pośrednich zalicza się do nich niestabilność wskazań busoli elektro przykład wyznaczania dokładnej lokalizacji źródła sygnału 63 systemy łączności 2009 nicznej wynikającą z ruchu RSP. Dyskretny charakter pobierania danych lokalizacyjnych z odbiornika GPS co w korelacji z prędkością ruchu pojazdu ma wpływ na dokładność określenia lokalizacji w momencie namiaru, a także bryła pojazdu RSP, która w funkcji azymutu namiaru wnosi odchyłki będące błędem systematycznym w celu jak najlepszego odczulenia opisywanej metody lokalizacji wymienione czynniki opracowano programowy moduł geolokacyjny którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie dodatkowego źródła danych o azymucie ruchu pojazdu z odbiornika GPS i skorelowanie wyników jego działania ze wskazaniami busoli. Algorytm ten działa na zasadzie wyznaczania krótkoterminowej średniej wartości azymutu i porównywaniu wskazań z GPS i busoli oraz dodatkowym porównywaniu wartości chwilowych wskazań tych przyrządów z uśrednionymi wyniki obliczeń przekazywane są do modułu decyzyjnego wskazującego który z przyrządów faktualnie daje poprawną wartość azymutu, a w przypadku zaistnienia zbyt dużych odchyłek parametrów blokuje akwizycję namiarów. Krótkoterminowo uśredniane są również wskazania lokalizacji RSP. Ponadto zastosowany został algorytm filtracji kalmanowskiej przebiegu położeń RSP w czasie oraz dodatkowo. Predykcja położenia na podstawie poprzednich wartości algorytm geolokacyjny, ze względu na swój charakter, działa z pewnym minimalnym błędem, jednak okazuje się on nieistotny poprzez wprowadzanie w eksperymentalnych wersjach oprogramowania pewnych dodatkowych losowych wartości błędów do wskazań przyrządów, w tym także namiernika, stwierdzono że błędy te w finalnych obliczeniach się niwelują wynika to z metody lokalizacji, jej główną cechą decydującą o wrażliwości na tego rodzaju błędy pomiarów jest przede wszystkim fakt, że w trakcie ruchu azymutosi pojazdu względem rzeczywistej lokalizacji źródła sygnału podlega przypadkowym zmianom, wynikającym z drogi przemieszczania się eliminuje to wpływ bryły pojazdu na namiary czyli potencjalne błędy systematyczne, sam fakt uśredniającego charakteru obliczeń lokalizacji natomiast powoduje kompensację błędów przypadkowych. Reastumując, potencjalnie lepsze wyniki namierzania uzyskuje się w trakcie przemieszczania się po drogach osiedlowych lub w architekturze staromiejskiej niż w czasie przemieszczania się po głównych arteriach komunikacyjnych, gdyż zachodzi wówczas lepsza kompensacja błędów pomiarów. Podsumowanie ruchoma stacja pomiarowa i jej metody lokalizacji źródeł sygnałów. Będący tematem niniejszego artykułu, wprowadzają nową jakość w dziedzinie kontroli widma częstotliwości jest to tym istotniejsze, że Polska, będąc w strukturach Unii Europejskiej, powinna wykazać się skutecznością, efektywnością i profesjonalizmem w kontroli tego widma. Stacje te dzięki integracji sprzętowej i programowej zapewniają zwiększenie szybkości i efektywności wykonywanych pomiarów sygnałów radiowych jak również umożliwiają lokalizację stacji radiowych działających nielegalnie. Zapewniając przy tym nową jakość w działalności statutowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej opisywane metody lokalizacji źródeł sygnałów w czasie ruchu stacji pomiarowej stosunkowo niedawno wyszły z fazy eksperymentalnej, niemniej jednak w trakcie prac weryfikujących poprawność zastosowanych rozwiązań dostrzeżono inne możliwości zastosowań, zwłaszcza w odniesieniu do opracowanej metody lokalizacji źródeł sygnałów kontynuowanej są obecnie prace rozszerzające zastosowanie tej metody do współpracy z namiernikami szerokopasmowymi w kontekście zapewnienia możliwości jednoczesnej lokalizacji wielu źródeł sygnałów należących nie tylko do jednej, ale w ogólnym przypadku do wielu różnych sieci radiowych na podstawie licznych wyników z przeprowadzonych eksperymentów z lokalizacją rzeczywistych źródeł sygnałów wypracowano również metodę całkowitej automatyzacji procesu lokalizacji eliminującą wpływ operatora na wymienione wcześniej parametry wejściowe systemu w efekcie dokonanych analiz i rozwoju metod. Gdy oczywistym miejscem jej zastosowania wydają się statki powietrzne rozpoznania radioelektronicznego, w tym przede wszystkim bezpilotowe środki rozpoznania dodatkową zaletą zastosowania tej metody lokalizacji na statkach powietrznych jest to, że nie wymaga ona żadnego specjalnego planowania tras przelotu. Natomiast można zaprogramować a priori rejony zainteresowania, w obrębie których rozpoznanie ma być prowadzone. Przy czym stacje naziemne otrzymują dane o efekcie finalnym w postaci lokalizacji źródeł i ich parametrów technicznych. Z automatyczną klasyfikacją do sieci radiowych i zasadniczo nie istnieje potrzeba jakiegokolwiek dodatkowego przetwarzania i wcześniejszej transmisji wyników cząstkowych autonomiczny i mało wymagający charakter metody powoduje ponadto że może być ona realizowana w tle przy okazji realizacji całkowicie odrębnych zadań i misji w dodatku, o ile nie zachodzi konieczność namierzania synchronicznego źródeł znajdujących się w ruchu. Wystarczające do osiągnięcia pełnego efektu rozpoznawczego jest zastosowanie jednego statku powietrznego. Sam charakter metody natomiast sprawia, że statek taki może lecieć dowolnie nisko. Co nie wpływa na jakość wyników lokalizacji, a ułatwia maskowanie działań możliwe jest również wykorzystanie tej techniki w mobilnych systemach rozpoznania radioelektronicznego SZRP klasy SIGINT oraz do innych zastosowań specjalnych aktualnie firma KenBit opracowuje oprogramowanie dla Stacjonarnego Krajowego Systemu Automatycznego Monitoringu Widma Radiowego obejmującego zakresem działania obszar całej Polski, gdzie RSP będą jednym z elementów mobilnych wykorzystywanych do zadań pomiarowych artykuł przygotowany przez Kenobites J. Czyli jednym słowem pełna inwigilacja.